Wydawnictwo PWN przedstawia Paweł Tkaczyk, narratologia Czyta Kamil Próban Produkcja audioteka.pl Umiejętność opowiadania historii tkwi w tobie od zawsze. Opanuj ją i rozwiń. Dla Patrycji, najbardziej cierpliwego słuchacza nieoszlifowanych jeszcze opowieści. Dla Pawła, który dzięki opowieściom jest tym, kim jest dziś, dla Wiktorii, której niespożyta energia jest i będzie źródłem wielu ciekawych historii, no i, choć nie jestem godzien, dla Nila. Wstęp: trzeci rodzaj rozmowy opowieść. Istnieją dwa rodzaje instrukcji. Instrukcja budowania karmnika dla ptaków jest prosta. Weź deskę, przytnij ją do odpowiedniej długości, weź drugą, przytnij, połącz. Karmnik jest gotowy. I ty, i ptaki jesteście zadowoleni. Żeby wybudować elektrownię wodną na rzece, potrzebny jest zupełnie inny rodzaj instrukcji. Najpierw musisz zrozumieć rzekę, jej naturę, zachowania. Jeśli jej nie zrozumiesz, nigdy nad nią nie zapanujesz. Potem musisz zrozumieć elektryczność dokładnie z tych samych powodów. Instrukcja typu przytnij rurę i połóż ją w tym miejscu doprowadziłaby do katastrofy, myślę, że nawet do wielu katastrof. Tworzenie historii bardziej przypomina projektowanie i budowę elektrowni, niż konstruowanie karmnika. Dlatego narratologia nie jest prostą instrukcją. Musisz zrozumieć ludzki mózg, sposób funkcjonowania języka, zagłębić się w emocje, a w końcu poznać schematy opowieści. Dopiero wtedy możesz pozwolić sobie na stworzenie dobrej historii. Jest spora różnica pomiędzy mówieniem a opowiadaniem. I pomimo, że mówienie przychodzi nam naturalnie, to opowiadanie niesie za sobą magiczną moc zmieniania rzeczywistości. Opowieści są tym, co odróżnia nas od zwierząt, i czytając o nich dowiadujesz się także więcej o sobie jako o człowieku. Pisanie o tym było dla mnie fascynującą podróżą. Mam nadzieję, że czytanie będzie dla Ciebie równie ciekawą przygodą. Zapnij pasy, bo zaczyna się od końca świata. Rozdział pierwszy Koniec świata. Możemy zrobić tylko jedną rzecz: zejść na dół, pójść do kościoła i tam zaczekać, żeby zobaczyć, co będzie dalej. Matka rozwiązywała większość problemów, przez propozycję pójścia do kościoła, ale w tej chwili Steve musiał przyznać jej rację. To było jedyne, co mogli zrobić. Katedra najświętszego imienia Jezus była tylko kilka przecznic od hotelu Rali, w którym się zatrzymali. Większość ludzi pewnie właśnie tam będzie szukać schronienia. New Jersey co prawda leżało ponad 1200 kilometrów stąd, ale jeśli zaczął się jakiś nalot, jest wysoce prawdopodobne, że celem będą większe miasta. Gdy Steve o tym pomyślał, usłyszał w radio CBS otrzymujemy raporty o statkach nad Cleveland, Detroit i Chicago. Dokładnie tak powiedzieli. Ciotka Mack także to usłyszała. Jezus Maria i Józefie Święty zginiemy tu w tym hotelu, wynośmy się stąd. Jeśli chwilę temu którekolwiek z nich się wahało, teraz nie było o tym mowy. Steve wiedział, że musi wyjść, ale jakaś jego część chciała zostać przy radiu. Jeśli wyjdą na zewnątrz, będą się dowiadywać o sytuacji od obcych ludzi. Zakładając płaszcz, przyłapał się na tym, że nie czuje strachu. Dziś myśli, że trudno się dziwić. Strach to coś, co nabywamy, ucząc się o zagrożeniach i negatywnych konsekwencjach. Ale o czymś takim nikt przecież nie mówił. Nie ostrzegał. Otępienie sprawiło, że Steve działał mechanicznie. Ciało przemierzało długi hotelowy korytarz w kierunku windy. Matka i ciotka powtarzały naprzemiennie O Jezu. Jeszcze pół godziny temu świat toczył się normalnie. Steve leżał na podłodze z książką, uczył się do egzaminu. Pomyślał, że fajnie by było, gdyby leciała jakaś muzyka, więc włączył radio. Matko Boska, jak dobrze, że je włączył, przecież mogli teraz siedzieć w pokoju hotelowym całkowicie nieświadomi zagrożenia, nalotu, wszystkiego. Wyszukał stację i wrócił do książki, modląc się w duchu, by nie przerywali muzyki wiadomościami. CBS miało taki zwyczaj, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, kiedy niemal na żywo relacjonowali kryzys monachijski. Czechosłowacja, Hitler, wojna, nawet globalna, jak mówili w wiadomościach, była dla niego teraz mniej ważna niż nadchodzący egzamin. Oczywiście wiadomości pojawiły się po niecałych dziesięciu minutach, jednak nie dotyczyły Europy. W New Jersey meteoryt spadł na jakąś farmę, zabijając kilkanaście osób. Podobno to efekt eksplozji gazowej na Marsie, którą wcześniej wykrył jakiś naukowiec. Radio powoływało się na wcześniejszy wywiad, którego Steve nie zdążył usłyszeć. Na dźwięk słowa katastrofa matka i ciotka pojawiły się przy odbiorniku niczym sępy. Nic tak nie ożywia dyskusji dwóch starszych pań jak trup, albo sto z trupów, ale dziennikarz powiedział swoje. CBS obiecało, że wysyła na miejsce zdarzenia samochód z reporterem, a potem wróciła muzyka. Nie na długo. Kolejny raport, już nie ze studia, mówił o mackach, które zabiły żołnierzy Gwardii Narodowej, kiedy próbowali zbliżyć się do meteorytu. Jakiś wojskowy krzyczał o inwazji z Marsa, a potem pojawiło się ogłoszenie społeczne, by zachować spokój. Spokój był ostatnią rzeczą, o jakiej ludzie teraz myśleli. Kościół, Chicago, winda. Inwazja Marsjan na Amerykę została dokonana w Wigilię Halloween 1938 roku. To wtedy rozgłośnia CBS nadała legendarną dziś audycję Orsona Wellsa, adaptację Wojny Światów, Herberta Georgia Wellsa. Trwające niemal godzinę słuchowisko było tak realistyczne, że ludzie opuszczali domy, szturmowali lokalne komisariaty, zalewali telefonami redakcje gazet. Ówczesny komunikat Reutersa podaje, że mieszkańcy Harlemu tratowali się w panice. Dziesiątki rodzin wychodziły na ulice z mokrymi ręcznikami owiniętymi wokół głów, by uniknąć rzekomego zatrucia gazem rozpylanym przez Marsjan. Sami Marsjanie też byli realni. Tenże Reuters powołuje się na relacje świadków, którzy nie tylko widzieli latające spotki nad miastem, ale także kosmitów na dachach domów i drapaczy chmur. Kilka dni zabrało mediom uspokojenie nastrojów. Spikerzy CBS wielokrotnie zapewniali na tej samej antenie, która nadała audycję o inwazji Marsjan, że to była tylko fikcja, ale ludzie nie wierzyli. Gazety musiały publikować specjalne dodatki z wypowiedziami osób ręczących swoim autorytetem, że słuchowisko było halloweenowym żartem. Sam Orson Welles oczywiście przeprosił. Wszystko to się stało przez opowieść. Nic więcej, żadnych faktów, nawet półprawd, po prostu godzina doskonale zaplanowanej i świetnie opowiedzianej historii, rozbudzającej wyobraźnię. Dorothy Thompson z New York Herald Tribune napisała kilka dni później: "Zupełnym przypadkiem pan Orson Welles i jego Mercury Theatre on the Air dokonali jednej z najbardziej fascynujących demonstracji naszych czasów. Udowodnili, że kilka efektownych głosów oraz trików dźwiękowych może tak ogłupić masy, by całkowicie uwierzyły w niedorzeczną, fantastyczną opowieść, że wywołało to panikę na skalę całego kraju." Hitlerowi udało się rzucić Europę na kolana miesiąc temu, ale on miał przynajmniej armię, która mogła siłą poprzeć jego wrzaski. Ale pan Wells sprawił, że przerażeni ludzie popadali w demoralizację, nie dysponując praktycznie niczym. Oczywiście pan Wells nie był pierwszym, ani jedynym, który używał opowieści, czy nawet mas mediów, do siania paniki bez użycia faktów. Pani Thompson być może nie pamiętała, że jej własny New York Herald Tribune w 1874 roku fałszywie poinformował o tym, że z nowojorskiego zoo uciekły zwierzęta, które sieją terror na ulicach. 49 osób zginęło, a 200 zostało rannych w wyniku paniki wywołanej przez gazetę. Opowieści mają moc. Steve Allen, którego relacje przytoczyłem na początku książki, wierzył, że nadchodzi koniec świata. Wstrząsająca wiadomość sprawiła, że podjął realne kroki, porzucając normalne życie codzienne. To właśnie opowieści czynią nas ludźmi. O ile niektóre zwierzęta potrafią komunikować się na podstawowym poziomie, opowiadać sobie o sprawach rzeczywistych jak miejsce, gdzie można znaleźć jedzenie o tyle ludzie potrafią tworzyć nierzeczywiste światy pełne fantastycznych stworzeń. Co ważniejsze Ewolucja wyposażyła nas również w aparaturę, która sprawia, że te wymyślone miejsca odbieramy niemal identycznie jak otaczającą nas rzeczywistość. Opowiem Ci, dlaczego tak się dzieje. Pokażę, jak głęboko w naszych genach zakodowano opowieści. Po powrocie z podróży, w jaką zamierzam Cię zabrać, będziesz nie tylko dokładnie rozumiał, dlaczego Steve Allen zareagował w ten sposób na audycję radiową. Wspólnie odkryjemy kod... Dzięki któremu sam będziesz mógł takie opowieści tworzyć. Historie są bowiem, poza tym wszystkim o czym pisałem wyżej, także jednym z najpotężniejszych narzędzi wpływania na rzeczywistość, jakie mamy. Gotowy na podróż? Zacznijmy od pierwszej kwestii, bez której opowieści nie byłyby możliwe od języka. Rozdział drugi: Potwory i ludzie. Nazwaliśmy ją Jean. To nie jest jej prawdziwe imię, ale kiedy pomyślisz, czym jest Jean, że jest stworzeniem, które wyszło z butelki czy z innego naczynia, w każdym razie pojawiło się wśród nas już po okresie swojego dzieciństwa. Zakładamy, że jest to stworzenie, które po prostu nie miało ludzkiego dzieciństwa, mówi profesor Susan Hartis z Instytutu Lingwistyki Uniwersytetu Los Angeles. Kim jest Jean? Dnia 4 listopada 1970 roku pracownik opieki społecznej odwiedza jedną z podległych mu rodzin w miasteczku Arcadia, nieco ponad 20 kilometrów na północ od Los Angeles. W małym podmiejskim domku mieszka niedołężna i niedowidząca matka, jej mąż oraz ich syn. Okazuje się, że nie tylko. W zamkniętym i odizolowanym od świata małym pokoiku z okratowanymi oknami, urzędnik znajduje trzynastoletnią dziewczynkę, przywiązaną za ręce i nogi do małego drewnianego fotelika dziecięcego z otworem na nocnik. Dziecko jest przerażone, nadal nosi pampersy, nie mówi. Wszystkie ślady wskazują na to, że dziewczynka była tam zamknięta, bez kontaktu ze światem i karana, kiedy zachowywała się głośno. Rodzice zostali oskarżeni o znęcanie się nad dzieckiem, jednak uniknęli kary. Ojciec popełnił samobójstwo na kilka dni przed pierwszym wezwaniem do sądu. Niedołężna matka broniła się, twierdząc, że ona także była ofiarą autorytarnego mężczyzny, a jej słabość i kalectwo sprawiły, że nie była w stanie troszczyć się o siebie ani o córkę. Sąd jej uwierzył, została uniewinniona. Dziewczynka znalazła się w szpitalu w Los Angeles. Jej odnalezienie odbiło się szerokim echem w mediach, pisały o nim gazety, mówiło się o tym w telewizyjnych wiadomościach. Nic dziwnego, Jean była jednym z niewielu przykładów dzikiego dziecka, człowieka wychowanego jak zwierzę. Zastanawiano się, czy można było dziewczynce przywrócić człowieczeństwo. Chcesz wiedzieć, co się stało z Jean, prawda? Tak samo interesowały Cię dalsze losy Steve'a Alena. To właśnie ta ciekawość jest motorem, który opowieści wykorzystują, żeby zmienić Cię na trzech płaszczyznach. Zachowań? Możesz zdecydować się nie odkładać książki, tylko doczytać rozdział do końca. Nawyków? Jeśli uda mi się utrzymać Twoją uwagę wystarczająco długo, wrócisz jutro po kolejną porcję historii i w końcu, to interesuje mnie najbardziej, przekonań. Każdy, kto kiedykolwiek siedział jak na szpilkach podczas nudnej do bólu prezentacji, doskonale wie, że jest różnica pomiędzy umiejętnością mówienia a umiejętnością opowiadania. Te różnice da się naukowo wyjaśnić. Podczas przetwarzania mowy, aktywne są głównie dwa obszary w mózgu: ośrodek Broki i ośrodek Wernickiego oba odpowiedzialne właśnie za rozumienie języka. Tyle, że kiedy słyszysz dobrą historię, możesz jej doświadczać nawet Ośrodkiem odpowiedzialnym za ruch. Christian Keisers, 43-letni dziś neuropsycholog, jest autorem książki The Empathic Brain. Opisuje w niej swoje badania nad zarażaniem emocjami. W 2012 roku książka zdobyła nagrodę niezależnych wydawców. W jednym z eksperymentów Keisers analizował uczucie obrzydzenia. Grupie ludzi dawał do powąchania zgniłe jaja czy substancje chemiczne wywołujące to uczucie. Następnie rejestrował za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, jakie obszary mózgu aktywują się, kiedy doświadczamy rzeczywistego obrzydzenia. Kamera rejestrowała także wyraz twarzy ludzi, którzy powąchali te wszystkie świństwa. Kaisers pokazał potem ten film kolejnej grupie, także podłączonej do rezonansu magnetycznego. Okazało się, że sam widok grymasu wystarczy, by w mózgu aktywowały się regiony odpowiedzialne za obrzydzenie. Reakcja imitowana jest niemal taka sama, jak prawdziwa. Naukowiec tak definiuje zakres swoich badań. Kiedy patrzymy w kinie na film, doświadczenia oglądane na ekranie stają się naszymi własnymi. Nasze serce przyspiesza, kiedy widzimy, że aktor zsuwa się z dachu budynku. Dlaczego? Konkretne regiony mózgu aktywują się, kiedy wykonujemy określone czynności, przeżywamy konkretne emocje lub doświadczamy czegoś w otaczającym nas świecie. Co ciekawe, te same regiony są aktywowane, kiedy jedynie obserwujemy kogoś, kto te same czynności wykonuje, przeżywa te emocje lub doświadcza czegoś w jego świecie. Te obszary, zwane wspólnymi obwodami, przekształcają to, co widzimy, w coś, co sami byśmy zrobili i czuli w podobnej sytuacji. Dzięki tym obszarom rozumienie czynów i emocji innych nie wymaga wysiłku czy zaplanowanego przemyślenia, ale staje się intuicyjnym współdzieleniem ich emocji, doświadczeń i uczynków. Ale to nie Kejsersowi zawdzięczamy odkrycie tych, jak to nazywa, wspólnych obwodów. Jedno z największych odkryć neuropsychologii było w dużej mierze dziełem przypadku. Pod koniec lat 80. XX wieku zespół naukowców na Uniwersytecie w Parmie prowadził badania nad obszarem mózgu zwanym F5, który u małp odgrywa rolę centrum motorycznego. Nie chodziło o analizę wszystkich ruchów, którymi mózg zawiaduje, jedynie o sprawdzenie, jakie dokładnie neurony odpowiadają za koordynację ręka usta. Profesor Giacomo Rizzolatti i jego zespół eksperymentowali na makakach. W ich mózgi wprowadzili elektrody, które pozwalały na precyzyjne do pojedynczego neuronu lokalizowanie włączonych i wyłączonych obszarów. Naukowcy próbowali sprawdzić, w jaki sposób to, co widzi małpa, wpływa na to, co zamierza zrobić. W tym celu kładli przed makakami różnej wielkości obiekty, np. jabłka i orzeszki. Aby ręka mogła złapać jakiś obiekt, najpierw mózg musiał ocenić, co widzi i w jaki sposób się do tego zabrać. Inaczej chwyta się orzeszki (dwoma palcami), inaczej jabłka (całą dłonią). W czasie obserwacji zdarzyło się coś interesującego. Neurony odpowiedzialne za chwycenie jabłka aktywowały się nie tylko u małpy, która w danym momencie była badana, zaświecały się także u tej, która jedynie obserwowała proces podnoszenia jabłka. Doświadczenie nie było tak intensywne jak u pierwszej małpy. Jedynie jakieś 10% neuronów obserwującego się aktywowało, ale to były dokładnie te same neurony, które odpowiadały wykonywanej czynności. A zatem, jeśli makak obserwował podnoszenie orzeszka, aktywne były neurony w obszarze odpowiedzialnym za podnoszenie orzeszka. Jeśli obserwował podnoszenie jabłka, elektrody wskazywały na aktywność w obszarze odpowiedzialnym za podnoszenie jabłka. Lizolati i jego ludzie nie byli pewni, co tak naprawdę zobaczyli. Nie byli nawet pewni, czy nie mają do czynienia z jakimś błędem pomiaru. Czy obserwujący makak nie wykonywał przypadkiem jakichś małych gestów, które zarejestrowałyby się na elektrodach, ale badacze je przegapili? Przez kilka lat naukowcy kontynuowali badania, zapisując przy okazji obserwacje pokrewne. W końcu byli pewni, napisali pracę naukową i wysłali ją do prestiżowego, Nature gdzie? Została odrzucona. Ogólny brak zainteresowania tematem napisali redaktorzy Nature o jednej z najczęściej cytowanych prac z dziedziny neurobiologii. Na szczęście nie byli jedyni na rynku. W 1992 roku pracę zgodził się opublikować Experimental Brain Research. Cztery lata później w publikacji na łamach magazynu Brain naukowcy ochrzcili swoje odkrycie mianem lustrzanych neuronów. Rizolatti i jego zespół stwierdzili, że istnieją osobne kategorie lustrzanych neuronów, przypisane do różnych rodzajów stymulacji. Makaki reagowały na stymulacje wizualne widziały rękę łapiącą jabłko. Reagowały także na bodźce dźwiękowe naukowcy sprawdzili, które neurony aktywują się, kiedy małpa drze kartkę. Następnie kazali jej nie tylko oglądać, jak drze kartkę ktoś inny, ale także słuchać dźwięków rozdzieranej kartki. W każdym przypadku lustrzane neurony bez problemu rozpoznawały sytuację i reagowały właściwie. Christian Kayser, od którego zaczęła się nasza opowieść o lustrzanych neuronach, odkrył neurony odpowiedzialne za dotyk. Tych też pewnie doświadczyłeś. Twoje mięśnie mimowolnie ściągają się, kiedy widzisz, jak ktoś jest łaskotany. Najdalej jednak w swoich badaniach posunął się Ramachandran. Szukał odpowiedzi na pytanie, jeśli te same neurony aktywują się, kiedy ktoś mnie dotyka i kiedy widzę, jak ktoś dotyka kogoś innego, to skąd mam wiedzieć, że odczucie dotyczy mnie lub kogoś obcego? Słowem, gdzie leży granica pomiędzy autentycznie przeżywanymi odczuciami, a tymi, które należą do innych? Odpowiedź zaskoczyła nawet jego samego. Okazuje się, że od całkowitej jedności jednego człowieka z drugim człowiekiem dzieli grubość skóry. Kiedy lustrzane neurony aktywują w mózgu obszar, ktoś dotyka Twojej dłoni. Skóra na dłoni wysyła w tym samym czasie sygnał – to nie ja. Kombinacja tego zaprzeczenia i intensywności sygnału dotyku – Rizzolatti odkrył, że jedynie około 10% neuronów danego obszaru ma funkcje lustrzane – to wszystko, co oddziela Cię od odczuwania czyjegoś bólu jako swojego własnego. Rama, jak mówią na profesora na uniwersytecie, w badaniach poszedł jeszcze o krok dalej. Pacjenci, którym amputowano jakąś część ciała, bardzo często twierdzą, że w głowie nadal ją czują. To zjawisko określa się odczuwaniem tak zwanej fantomowej kończyny. Obszar mózgu odpowiedzialny za amputowaną kończynę nagle przestaje otrzymywać jakiekolwiek sygnały, a neurony nie lubią pustki. Od czasu do czasu aktywują się więc samorzutnie. Co więcej, w przypadku utraty wzroku mamy do czynienia z halucynacjami. Ludzie niewidzący twierdzą, że zaczynają widzieć. Co się dzieje, kiedy samorzutnie aktywuje się region mózgu odpowiedzialny za kończynę, której już nie ma? Jak wymasować bolącą kończynę, która nie istnieje? Rama znalazł odpowiedź na zjawisko fantomowego bólu. Wystarczy pokazać cierpiącej osobie, jak ktoś masuje swoją własną kończynę, dokładnie w tym miejscu, w którym boli ta fantomowa, ponieważ nie ma już skóry, która wysłałaby sygnał to nie ja. Odczucia z lustrzanych neuronów są nie do odróżnienia od tych prawdziwych. Granica pomiędzy mój ból a twój ból została zatarta. Twoje cierpienie jest moim cierpieniem. Jeśli zastanawiasz się, jak bardzo prawdziwe są emocje przekazywane przez opowieści, musisz wiedzieć jeszcze jedno. Pamiętasz nazwę ośrodka ruchu, który w mózgu makaków badał Rizolatti i jego koledze z uniwersytetu w Parmie? Nazywał się F5. Ludzie nie mają tego ośrodka. Zamiast niego w tym miejscu znajduje się ośrodek Broki. W miejscu otoczonym dosłownie przez lustrzane neurony, znajduje się ośrodek przetwarzania mowy. Za pomocą słów jesteś w stanie tworzyć obrazy tak realnie, że twoja wyobraźnia nie będzie w stanie się im oprzeć. Dlatego emocje powodowane przez dobrze skonstruowane opowieści są nie do odróżnienia od tych prawdziwych. Jeśli uda ci się więc zainteresować czytelnika, widza czy słuchacza poczynaniami twojego bohatera. Odbiorca nie tylko będzie chciał poznać dalszy ciąg jego przygód. On będzie ich doświadczał. Dobra opowieść musi mieć bohatera. Tym różni się od reklamy, prezentacji czy po prostu informowania. Czy bohater musi być człowiekiem? Każdy, kto kiedykolwiek oglądał Shreka czy Gdzie jest Nemo, odpowie, że absolutnie nie. Bohaterem może być ogr, ryba, samochód. Zygzak McQueen, pamiętasz? Albo zabawka. Jedyne, czego potrzebujemy, to uświadomienie widowni, że bohater, o którym słuchają, przeżywa emocje. Rozdział trzeci. Czym są emocje? Nie mogę spać, wyszeptała, wsuwając się do mojego łóżka. Obudziłem się zlany zimnym potem, ściskając sukienkę, w której była pochowana. Emocje. W przeciwieństwie do nastrojów czy osobowości, to krótko trwałe zmiany naszego stanu psychicznego. Mogą być wywołane nawet pojedynczymi zdaniami. Ponury nastrój może trwać dzień, choleryczną osobowość mamy przez całe życie, ale zdziwienie to krótka chwila, w której coś się zmienia wewnątrz nas i bardzo często sygnalizujemy to na zewnątrz, przede wszystkim przy udziale mimiki twarzy. Pionierem badań nad związkiem mimiki i emocji był amerykański psycholog Paul Ekman. Jego badania zdobyły ogromną popularność i zainspirowały rzesze innych. Na liście najczęściej cytowanych naukowców XX wieku, Ekman zajmuje 59. pozycję. Miał obsesję na punkcie czytania z wyrazów twarzy. Jego słynny atlas emocji zawierał zdjęcia ponad tysiąca różnych ekspresji, które zbierał w różnych częściach świata. Uniwersalizm emocji i ekspresji twarzy był jednym z przedmiotów jego badań. Ekman dowodził, że w każdej kulturze zdziwienie jest sygnalizowane uniesieniem brwi. Nie jest to zatem kwestia kultury, ale genów. Fotografował także siebie i swoich studentów. W ramach badań skatalogował wszystkie mięśnie twarzy, a następnie używał matematycznych metod, by określić liczbę ich możliwych kombinacji. Potem próbował napinać i rozluźniać poszczególne mięśnie, by sprawdzić, czy twarz będzie wyrażała któryś ze znanych mu stanów emocjonalnych. Uniwersytecka legenda mówi, że jeśli nie był w stanie napiąć określonych mięśni, potrafił delikatnie porażać je prądem, by uzyskać pożądany efekt. Ekmana uważano za najlepszego na świecie eksperta od wykrywania kłamstwa z interpretacji mimiki twarzy. To właśnie na jego postaci wzorowany jest kal. Lightman, grany przez Tima Rotha, bohater serialu Light to Me, magia kłamstwa. Ekman sklasyfikował sześć podstawowych emocji, które są uniwersalne dla świata ludzi i zwierząt: gniew, strach, zaskoczenie, obrzydzenie, przyjemność i smutek. I to jest twoja recepta na sprawienie, by odbiorca kibicował twojemu bohaterowi. Wrzuć go w sytuację, w której każdy powinien coś poczuć i pokaż, że on też coś czuje. W przypadku wizualnych opowieści to stosunkowo proste. Rysujesz emocje na twarzy lub tak zwanej twarzy, jeśli twój bohater nie ma klasycznej fizjonomii. Jeśli opowiadasz za pomocą innych, niegraficznych środków, upewnij się, że pokazujesz reakcję w taki sposób, że widownia nie będzie miała wątpliwości co do przeżywanych emocji bohaterów. Funkcją emocji jest zdobyć naszą uwagę, odciągnąć nas od czegokolwiek, co robimy. I domagać się reakcji. Reakcji na zmianę w otoczeniu lub na zmianę wewnątrz nas samych. Emocje po prostu motywują do działania. Zdziwienie, kiedy nasze oczy otwierają się szeroko i zaczynamy chłonąć otoczenie wszystkimi zmysłami, wyłącza tryb autopilota w mózgu i każe nam zacząć się zastanawiać nad odpowiednią reakcją. Strach motywuje nas do ucieczki, a gniew odwrotnie, do walki. Podążanie za rzeczami przyjemnymi ma nam przedłużyć życie obrzydzenie to nasz biologiczny instynkt, który krzyczy trzymaj się z daleka od tego. Z kolei smutek ma zapewnić spowolnienie, które jest potrzebne, by poradzić sobie z gwałtowną zmianą w naszym otoczeniu. Nad sprawami pozbawionymi emocji przechodzimy do porządku dziennego. Jeśli zatem chcesz opowiadać dobre historie, musisz umieścić w nich porządny ładunek emocjonalny. Najlepiej na samym początku, właśnie po to, żeby zdobyć uwagę widowni. Na szczęście ewolucja zapewniła nam stałe wzorce zachowań, które wywołują konkretne emocje. Dlatego w dalszej części książki mogę pisać o uniwersalnych wzorcach opowieści. Emocje mamy zapisane w genach i to z nich bierze się także uniwersalna dobra opowieść. Przyjrzyjmy się teraz bliżej strachowi. Myślę, że na liście rzeczy, których się boimy, pojawiłyby się węże, pająki, burza, wysokości, duże drapieżniki, krew, ciemność, zamknięta przestrzeń. Jednak we współczesnym świecie nie są to rzeczy, których powinniśmy się bać najbardziej. Większość z nas nie była ugryziona przez węża, ba nie doświadczyła nawet kontaktu z gadem, a jednak uważamy go za śmiertelne zagrożenie. Nie boimy się za to broni, szybkiej jazdy samochodem, benzyny czy suszarki w pobliżu wanny, a te rzeczy w jeden dzień zabijają więcej ludzi w Polsce niż węże przez kilka lat. Obrzydzenie zaś jest uniwersalne dla każdej ludzkiej kultury. Objawia się charakterystycznym grymasem, często nieświadomym. Wyobraź sobie, że wgryzasz się zębami w wielkiego, chrupiącego świerszcza. Czujesz trzask chitynowego pancerza między zębami? Czujesz Soks owada ściekający właśnie po Twojej dolnej wardze, Twój nos mimowolnie się zmarszczył. Niewiele, ale Paul Ekman by zauważył. Emocje, te najprostsze i uniwersalne, są wzorcami, którymi musisz obdarzyć swojego bohatera. Wtedy odbiorcy Twojej historii zaczną odczuwać empatię, aktywują się lustrzane neurony, cała ta skomplikowana mózgowa maszyneria. Bardzo często celem początku opowieści jest właśnie przedstawienie bohatera jako człowieka z jego zaletami, wadami, małostkami. Rozdział czwarty. Zacznij od stereotypu. Polak religijny, porywczy i ciągnie go do alkoholu. To stereotyp, jest ich wiele i grają dość ważną rolę w naszej głowie, pomagają nam porządkować świat. Klasyczny stereotyp składa się z trzech komponentów: poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego. Element poznawczy pozwala człowiekowi na szybsze klasyfikowanie zdarzeń i przetwarzanie informacji. Dzięki temu nie muszę się zastanawiać, czy mogę na pewno podać kartę kredytową pani przy kasie w sklepie. Jeśli ma firmowy kitel, plakietkę identyfikacyjną. Słowem, jeśli wygląda na ekspedientkę, prawdopodobnie nią jest element emocjonalny pozwala na szybkie podjęcie decyzji o tym co czuje do danego osobnika czy lubię ekspedientkę w tym konkretnym stereotypie nie ma jakiejś mocnej kotwicy emocjonalnej ale jeśli jest ruda bo rudzi to wiadomo prawda w końcu element behawioralny pozwala nam na przewidywanie prawdopodobnych zachowań i dostosowanie się do nich Rudą ekspedientkę będę obserwował bardziej uważnie. Czy nie patrzę zbyt długo na numer mojej karty kredytowej? Bo Anusz uczy się go na pamięć? Stereotypy są mocno osadzone w konkretnych sytuacjach społecznych. Wiem, jak zachowa się kobieta zły kierowca na drodze, ale nie mam zielonego pojęcia, jak taka kobieta zachowa się w czasie kłótni kochanków w restauracji. Bohatera stereotypowego w opowieści wyobrażam sobie jak klasyczną piramidę o szerokiej podstawie, zwężającą się ku górze. Mogę bardzo dużo powiedzieć o nim samym na początku, przy pierwszym kontakcie, ale jego rozwój jest już zagadką może mnie zaskoczyć. Archetyp z kolei wyobrażam sobie jako odwróconą piramidę. Na samym początku historii bardzo niewiele zewnętrznych sygnałów podpowiada odbiorcy, z jakim archetypem mamy do czynienia. Po czym poznać mędrca, kiedy spotykamy go podczas prowadzenia samochodu, ale kiedy już dowiemy się, kim jest, możemy przewidzieć szeroki wachlarz zachowań w różnych kontekstach społecznych. Kiedy szukasz punktu zaczepienia dla przedstawienia bohatera Twojej opowieści czytelnikowi, zacznij od stereotypu. Z kilku powodów. Pamiętasz, co mówiliśmy o instalowaniu emocji w bohaterze? Przypięcie się do stereotypu sprawia, że odbiorca spodziewa się konkretnej reakcji w konkretnej sytuacji. Co zrobi szrek, burkliwy samotnik, kiedy spotka na swojej drodze gadającego osła? Wścieknie się i będzie próbował go przepędzić. Są emocje? Są. Ale, jak mówią w TV-markecie, to nie wszystko. Stereotyp ma także element emocjonalny, dlatego twój odbiorca natychmiast ma emocjonalny stosunek do bohatera. Jeśli chcesz tymi emocjami sterować, zdaj się na engramy. Zdarzyło ci się na pewno słyszeć powiedzenie, że używamy jedynie 10% naszego mózgu. Dziś wiemy, że to twierdzenie jest fałszywe, ale niewiele osób wie, że jego źródłem są właśnie badania nad wspomnieniami i pamięcią poszukiwanie engramów. Terminu tego po raz pierwszy użył niemiecki biolog i zoolog Richard Wolfgang Semon. Który pod koniec XIX wieku badał dziedziczenie cech nabytych u zwierząt? Semon zastanawiał się, w jaki sposób mózg zapisuje informacje, które nie są na trwałe determinowane przez geny, czyli w jaki sposób uczymy się nowych rzeczy. I czy ta nauka może być przekazana biologicznie następnym pokoleniom? Engram według niego to właśnie taka zapisana w układzie nerwowym zmiana, wspomnienie, na ile jest trwała? Wbrew pozorom, pytanie wcale nie jest bezpodstawne. W naszym mózgu jest zapisane mnóstwo wiedzy, którą z łatwością moglibyśmy nabyć empirycznie i bez której dużo łatwiej byłoby żyć. Wspominałem już o irracjonalnym strachu przed ciemnością czy pająkami. Większości z nas nic złego nie przedarzyło się po ciemku, tak samo jak nigdy nie ugryzł nas pająk. Dużo bardziej niebezpieczne pod tym względem są róże – Ukuła cię przynajmniej raz, prawda? Czy koty na pewno jakiś cię drapną? A jednak miłość do kotów czy róż jest dużo bardziej naturalna niż uwielbienie dla ciemności i pająków. Dlaczego to ważne w sztuce tworzenia opowieści? Jeśli wykorzystujesz coś, co do czego masz pewność, że znajduje się w głowie twojego odbiorcy, używasz tak zwanej kognitywnej łatwości. Nie musisz tłumaczyć, kto jest dobry, a kto zły – to dlatego zła królowa ma zawsze ściągnięte brwi, a królewna wielkie, błękitne oczy. Dryft genetyczny zostawił w nas fragmenty opowieści tak samo, jak zostawił strach przed pająkami.